Zamiast jajka malować w domu, ewentualnie na święta ogolić, znów wjechał magnes i ciągnie mnie do żelastwa. Witam Was wszystkich serdecznie. Dziękuję za życzenia świąteczne. Zdrowych, wesołych, pogodnych, udanego śmingusa, dyngusa. Zajrzyj czasem na kanał Donygusa. Tutaj ma ładną E39525i. Domyślam się, że jest to albo 170 koni, albo 192 konie. Niestety na auto nie ma opisu. Jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Jesteśmy w Fircie. Wszystkie oferty możecie sobie sprawdzić, co ma sprzedawca do zaoferowania. BMW w kabriolecie. Zapewne niejedną pannę na nią wyrwiecie. 11 tysięcy za tego sprzęta z roku 7 w automacie, 2 litry, 170 koni, benzynka 140, przejechane ma ta BMA. Auto wygląda na zadbane, dosyć mocno wyposażone. Jakby kogoś zainteresowała, tak jak wspominałem, nazwę handlu macie pod filmikiem oraz przed chwilą Wam pokazałem, gdzie te sprzęty się znajdują. Tutaj mamy skrzyżowanie, mogą próbować Nygusa zagusić, ale Nygus się nie poddaje, cały czas dla Was nadaje. Tutaj jest E60 na skórach w automacie. Na ksenonie, jak widać, lampy obie do polerki. Rok 2003, 218 koni diesel, 220 przejechane. 6000 euro za tego sprzęta sobie życzą. E39 jest na manualu, na skórach, w dosyć ładnym stanie, ale tak jak Wam wspominałem, opisu na to auto tutaj nie ma. Tutaj mamy E61, lampa przyblaknięta, też na ksenonie, jak widzicie. Cena 7000, rok 7, benzyna 2,5, manual, 177 koni, 201 przejechane, ksenon, skóra i panorama. Mam nadzieję, że coś widzicie w środku. Światło się odbija słoneczne i tutaj zauważyłem, że panorama się nie domyka, no chyba że specjalnie ktoś tak zostawił. Mamy Nissana Juke'a, może Juke'a ktoś z Was szuka. Widzę środek, fotele są pokryte pokrowcami ala skórzanymi, wersja Tekna. Nissan 8000, rok 12, benzyna 1.6, 117 koni, 88 przejechane. Kamera, nawigacja i grzane pośladki w tym sprzęcie. Tutaj lekkie zadrapania ma na zderzaku. No szkoda, że na tą BMW nie ma opisu, nawet lampy nie są na niej przyblaknięte. Tutaj mamy E91, jak widać ktoś ją za ucho tutaj przyciągnął, chyba była niegrzeczna ta BMW. 11 tysięcy za Mazdę. Tutaj ma kilka sprzętów w ogóle bez cen, być może na stronie sprzedawcy są wystawione, możecie sobie sprawdzić. Tutaj jest Berlingo Multispace z roku 9. W dieslu 1.6, 109 koni. Przejechane ma 217 tysięcy kilometrów za 4000 euro. Gebäude Reinigung, czyli firma sprzątająca. Pokrowce są na fotelach, troszeczkę przybrudzone, ale jest nadzieja, że może fotele pod spodem są zadbane. Megana bez sceny. Golf za 1000 euro w kombi, 75 koni. Tutaj mamy Vectre, jak widzicie, też bez ceny, bez opisu. I tutaj wypatrzyłem taką dosyć ciekawą A6, ktoś jej halogeny wydubał.
a szóstka 2.4 benzyna z niewielkim przebiegiem, czyli łykająca dobrze gaz, silnik sześciocylindrowy 2000 za 2000 rocznik w manualu, 124 tysiące przejechane na ksenonie, klima i innych bajerach. I powiem wam, że ta audiczka tutaj wbrew pozorom nie wygląda źle. Jak widzicie, alus jest dodatkowo i samochód bardzo chętnie łyka gaz. Jakby tutaj sprzedawcę dobrze przycisnąć z tym przebiegiem 124 tysiące, może warto by było jeszcze do niej instalację sobie założyć. Tutaj jest W124, 2,5 w dieslu, w skrzyni manualnej, ale jest bez ceny, bez opisu. 2,5 dieselek, jak wiadomo, 90 koni i 5 cylindrów. Tutaj kolejne W124 w automacie, na pojedynczym wydechu, nie wiem jaki silnik, podejrzewam, że 2 litry albo 2,3. A tutaj mamy też bez opisu W124 E220. Na manualu fotel, jak widać, na narożniku wyrwany. I tutaj błotnik też, ktoś chyba coś próbował majsterkować. E220, czyli silnik 150 koni w tym sprzęcie. Ruda na narożniku. Tutaj cen nie ma, lecimy, zobaczymy co tutaj jeszcze ma na sprzedaż. Turan 1.6 TDI wersja match, 7-osobowy z kamerą, nawigacją, 9000, rok 12, 150 przejechane, 105 koni. Turan na półskórach w środku, dosyć zadbany samochód, z tego co widać wygląda świeżo. Ma tutaj też Qashqai'a, ale bez opisu. Sorki. Znalazła się też insygnia. Nie wiem, co tutaj się z tą lampą stało, że tak się woda w niej zebrała. Insygnia za piątaka z roku 12. Diesel 130 koni. 233 przejechane. Dwulitrówka na półskórach. Opony widać z tyłu, ma jakieś dodatkowe komplet. I tutaj widać, że ten komplet jest na alusach oplowskich. W211 w dosyć ładnym stanie tutaj stoi. W211 w skrzyni manualnej. Jak widzicie, na fotelu kierowcy pseudo skóra już popękała. Z tej strony lampa tutaj jest w porządku. Nie wiem, czemu ta prawa tak wody naciągła. Może lany poniedziałek i dlatego. 7000, rok 8, diesel, manual 2.2, 136 koni, 236 przejechane. Awangarda. I poza tym pękniętym fotelem, powiem wam, że samochód naprawdę prezentuje się dosyć ładnie, ten mesiu. Tutaj mamy CLS-a. Widać CLS, chyba tutaj już amorki albo pompa w zawieszeniu poziomującym nie trzyma. Opadł i to dosyć mocno opadł. Opadł jak tym, co mi łapki w dół dają, bo jak wiadomo, im fajki nie stają. Tak, 10 tysięcy, rok 8, benzyna, automat 3 litry. 217 przejechane, 231 koni. 280 na ksenonie, na czerwonych takich bordowawych skórach. No jestem ciekaw, czy po odpaleniu się podniesie i czy będzie trzymał poziom i jak długo. Passat CC, pytaliście o Passaty CC, więc proszę bardzo. Mam nadzieję, że coś widzicie. Słońce w szybach się odbija. Nie jest to przydatne do nagrywania filmików.
13 tysięcy, rok 14, benzyna, automat, 160 koni, 133 przejechane na Bixenonie nawigacji, czyli skrzynia DSG w CC. Już Wam kiedyś wspominałem, fajnie jak słoneczko świeci, dla mnie lepiej, cieplej, ale niestety do nagrań troszeczkę przeszkadza to w nagraniach. 6000, rok 10, 1.8, 120 koni, 120 przejechane, ambient ksenon, nawigacja TSI 1.8, słabsza wersja, 120 koni, przeważnie 1.8 TSI miały po 160 koni. Nie wiem, czy te 120 koni są jakieś lepsze, może oleju nie łykają, nie wiem. Tutaj mamy Q7. Zobaczmy tego byka, ile sobie za nią życzą. Jasna skóra w środku, jak widzicie, S-Line. Cena 19, za rok 11, 3 litry, 240 koni, 194 przejechane, S-Line, Xenon. Duży dach. Tutaj wchodzimy w strefę, gdzie są już troszeczkę sprzęty droższe. X1, jak widać, zderzak przytarty, 10 tysięcy, rok 12 w X-Drive, 143 konie, 140 przejechane. Tutaj kolejna jedynka, za 10 tysięcy, rok 10, 2 litry, 146 przejechane, 177 koni. Ta jest już tylko w S-Drive, czyli bez napędu na 4 łapy. 308 cc. 308 cc kosztuje 8000 za rok 12, 150 przejechane w manualu, 163 konie. Wersja Allure, czyli jedna z najbogatszych. HDI, 163 konie. Uchodzi za dobrą i bezawaryjną jednostkę. I tutaj widzę opony praktycznie nowe w komplecie. No troszeczkę jest taki przygarbiony ten samochód, specyficzny. Tutaj widzę BMW, jest bez kartki, więc ją ominimy. Tutaj mamy X3, 2 litry w dieselku, w X-Drive, na półskórach. Cena 23 tysiące, rok 15, diesel automat, 190 koni, 104 przejechane. Drogo się tutaj zaczyna robić, ale być może kogoś takie sprzęty też zainteresują. 25 tysięcy, rok 15, manual diesel, 2 litry, 190 koni, 79 przejechane w M-Sport pakiecie, w X-Drive. X-Trójeczka, ta jest na pełnej skórze i dosyć ma ciekawą felę ta BMW. Tutaj widzę kilka X4 stoi, za chwileczkę do nich przejdziemy. Nie chciałbym też, żeby to nagranie zbyt długo trwało, bo widzę po statystykach, że średnia oglądania to jest 4-5 minut. Ja tu czasami się pocę po 17 minut dla Was, żeby nagranie Wam zmontować. Zaczynam po kilka razy, jak wiecie, u mnie wszystko jest w całości, a Wy oglądacie po 4 minuty. 34 tysiące za rok 18, 3 litry diesel, 265 koni, 147 przejechane w X-Drive, w M-Sport pakiecie. Ten sprzęcior i też jest na półskórach, prawie tyle co kawalerka w mniejszym mieście. Zaschło mi troszeczkę w paszczy od tego gadania, nadaję Wam tutaj cały czas X4. Pytaliście, czemu jest tak mało X4, generalnie mało ich tutaj jest. Ktoś mu znaczek cap, carap, cap, emblemat, 22500, rok 15, w automacie, 190 koni, 240 przejechane, nowy przegląd,
M Sport Pakiet Big Xenon, dwulitrowy silnik, siedzi w tej X4. Tutaj mamy kolejną X4 za 28 tysięcy, rok 15 w dieslu, 3 litry, 313 koni, 133 przejechane, X-Line i dosyć mocno wyposażona na półskórach X4. I tutaj mamy jeszcze jedną BMW z ceną i chyba powoli będziemy się stąd zawijać. Robi się tutaj coraz drożej. 27 tysięcy, rok 15, automat 3 litry, 258 koni, 165 przejechane na Big Xenonie X-Drive. Kamera, nawigacja i nie wiadomo co jeszcze. No wiadomo, że te auta już tutaj, ta półka cenowa, to praktycznie są wyposażone dosyć mocno. I tutaj pod słońce miniacz troszeczkę, wydaje mi się, drogawy, 11 tysięcy za miniacza. Za Corsę chcę 9, tutaj za Corsę chcę 4. Za Seata Ibizę 4 tysiące w dieslu 1.6 i Fiacik za 5 tysięcy euro, 500. Chcę Wam jeszcze tylko pokazać tak na szybko, co tutaj ciekawego u niego stoi. Możecie wejść sobie na jego stronę, wszystkie auta zobaczycie w jego ofercie, a jeżeli czegoś nie znajdziecie, możecie śmiało zdobyć ze strony kontakt do sprzedawcy i sobie o któreś auto przedzwonić i się zapytać. Tutaj ceny praktycznie poniżej 15 tysięcy euro w tych samochodach, które mijamy, nie schodzą. Myślę, że na tyle wystarczy na ten moment. Życzę Wam wszystkim jeszcze raz najlepszego, udanych, zdrowych, wesołych. Pamiętajcie o łapkach. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam Was wszystkich. Do następnego.